w ogóle, co tak leżysz? No, leżę i patrzę w niebo, to moje ulubione zajęcie, bo ptaki są takie cudne. Ty w ogóle nie umiesz jeździć, jesteś słabiakiem, a ja umiem wszystkie style. No, ale nie każdy musi potrafić wszystko. No, każdy musi potrafić wszystko. Ty jesteś bez sensu, więc jesteś słaby jak nubek. Ej, no ale przestań tak mówić. Nie, nie będę. Jesteś słaby jak już. Najgorszy na świecie. Ale niemiła jest ta jakaś dziewczyna. Ja się tu zapisała. No, ale trudno. Na pewno taka nie jestem. I więc, no, po prostu... Nie będę się przejmować tym. Ej ty, słuchaj, jesteś w ogóle taka mała i ty w ogóle musisz jeździć na takich jakichś małych kucach, bo wiesz, bo ty jesteś taka mała i oj, zaraz spadnę. O nie, ten kucak jest wyrywny. Nieprawda, ja tak nie mówię. Owszem, mówisz, tylko tak mówisz teraz, żeby mnie odstraszyć, ale ja się nie dam. Zaraz poskarży panią. Nie poskarżysz, bo tak jest, naprawdę. Nieprawda, no weź, tak nie mów, nie proszę. No dobra, ale i tak jesteś dziwna. Trochę mi się zrobiła przykro. No dobra, ale zawsze się mówi trudno, no bo takie osoby się zdarzają. Ale trudno, ja czekam na tą panią Julie. Widziałaś, Queen? Ludzie tu są, może się z nami zaprzyjaźnią. Jej, ale się cieszę, w końcu będę mieć przyjaciela człowieka. Ale w sumie to nie wiadomo. No, ale są tu ludzie, to fajnie. Ale zawsze to byli ludzie. No tak, ale coś nowi. No tak, to fajne jest, naprawdę. Tak, może z nami się zaprzyjaźnią. Na razie poczekajmy. Konie już tu stoją, wszystkie naszykowane. Ja sięgam drabinę, bo się nie da inaczej wejść do naszych siodeł, bo są wysoko. Bo nie pofruniemy tam przecież. Dobra, trzeba się wspiąć na drabinę i sięgnąć siodła. Dobra, wszystkie konie już stoją w siodłach, a więc teraz idę zawołać jeźdźców. Już wasze konie są gotowe i możecie ruszać w drogę, więc za mną zapraszam. Ono to życzymy wam miłej jazdy. Właśnie, miłej jazdy. Do zobaczenia po jeździe. A więc tak. Dla tej najmniejszej jest ten koń. Haha, mówiłam ci, masz najmniejszego konia, tak jak zwykle. Ale na dużym też lubię jeździć. No, ale bezpiecznie będzie, jak będziesz jeździć na małym. Dobra. Dla ciebie czyściuszku mały jest ten koń. Nazywa się Custom, a ten nazywa się Dark. Dla ciebie jest ten koń o imieniu Sultan, a dla ciebie jest ten koń o imieniu Fagot. Dobra, więc wsiadajcie już i jedziemy w drogę. Ja w sumie też osiadłam jakiegoś konia i pojadę z wami. Będę was uczyć na koniu. Już gotowi? No to w drogę! Jej! Dobra, jedziemy. O kurczę, przewaliłeś nas, Dark. Jadę za wami. Okej. Więc możemy ruszać w drogę. Cześć, piękna. Cześć. Ej, ty nie gadaj do niej, tylko szybciej jedź. Dziwna jest tam ta pani, która
go ujeżdża. Chodźmy. Jakoś ty jesteś taki nieznośny. Koniu jeden. Ale ładny z ciebie konik. W ogóle jesteś bardzo brudny. Po nauce. Dobra, ja rozsiodłam wasze konie, a wy możecie już iść do pani Oliwii. No dobra. No dzień dobry. Pani Julie tutaj nas wezwała, więc o co chodzi? O, już jesteście. Więc teraz czas na imprezkę. Jupi! Więc możecie pójść do wybiegu dla koni i my zaraz tam dołączymy do was. No dobra, to świetnie. Tylko mam nadzieję, że jest czysto. No w miarę. Ale życzę miłej zabawy. Nie idę sobie do tej zagrody. O, cześć! Jak masz na imię? No ja mam na imię Hanna. A ty? Ja jestem Laura. Miło mi cię poznać. Ty też nie lubisz tych wrednych babek, co tam stoją na tamtym wybiegu. Dlatego ja idę tutaj, bo ich nie ma. No i też nie lubię jej, dlatego ja też tutaj idę. O, fajnie, nie mam przyjaciół, zaprzyjaźnimy się? No dobra, jasne. Lubię konie, a ty? Ja też, jestem dla nich miła, no bo wiesz, konie przecież nic złego nie zrobiły. A tamte dziewuchy ich tam biją i w ogóle. No tak, to co, idziemy do tej zagrody? Może zaprzyjaźnimy się z jakimś koniem? No dobra, to chodź. Uuu, co to za ludzie? Nie wiem, nie mam pojęcia w ogóle, co to są za ludzie. Jacyś obcy, może się z nami zaprzyjaźnić z nią, co Teddy? No, no, może podejdziemy, co ty na to? No dobra. Cześć, rybaczki, jak macie na imię? Jestem Queen. A ja Teddy. O, miło mi was poznać. Zaprzyjaźnijcie się z nami. Jasne, szukamy przyjacieli człowieków. Znaczy ludzi, czy jak to się tam wymawia. Ludzi. Właśnie. Ale się cieszę, mam coraz więcej przyjaciół. A w co się pobawimy? Może się pobawimy w belka? Bo dorośli nie chcą się z nami bawić. No dobra, to świetny pomysł, ale któryś z was goni? Mogę ja gonić, jestem bardzo szybki. No dobra, to gonisz. Dobra, ja jeszcze muszę odprowadzić ostatniego konia, bo jak odprowadzę tego konia, który tu się położył, pewnie chciał się wytarzać, ale dobra, bo jak zaniosę tego konia, dołączę do innych na imprezkę. Dobra, chodź koniku do stajni. Dobra, wsadzę cię do boksu z tą klaczą, bo ta klacz, która ci się spodobała, na której ja wcześniej jeździłam, ona jest sama w boksie, dlatego będziesz z nią. No serio, już tam biegnę! Dobra. Miau, co tu się dzieje? Sprawdzę. Będę sobie tu obserwował. O, cześć. Możemy się teraz zapoznać bardziej, bo wtedy mi tam ta pani nie pozwalała. No, jasne, jasne. Dobra, więc ja idę na imprezkę. Pójdę do tej zagrody. O, cześć dziewczyny. O, cześć. My się właśnie tutaj zapoznałyśmy z tymi dwoma zrybaczkami. No, właśnie się bawiliśmy w berka. Tak, to super zabawa. A, to ja wam nie przeszkadzam. To ja idę do pani Oliwii i żegnam się z wami i do następnego odcinka. Pa, pa! Pa! Do następnego odcinka na pewno nas w nim zobaczycie. No tak, zobaczycie nas w nim, bo jeszcze tutaj będziemy.
No, ta stadnina jest super. Gdyby była bez tamtych dziewczyn dziwnych, to by była naprawdę mega. Pa, pa!